Powiedziałem ci, żebyś wybrał kogoś, komu ufasz. 93 sekundy. Zeke to mój najlepszy przyjaciel. Jest dla mnie jak brat. To jedyna osoba, której ufam. A raczej ufałem. Cóż, spaprałeś to. A teraz Alden jest w szale zabijania, a Kessler ma kulę promieni. Musimy rozwiązać obie sytuacje. 63 sekundy. Zaczynam myśleć, że to nie moje problemy. Może pozwolę tym dwóm ze sobą walczyć, a potem zabiorę kulę, gdy opadnie kurz. A co jeśli jeden z nich ją uruchomi, zabijając przy tym 10 tysięcy ludzi? I kto wie, co chce z nią zrobić ta cała moja? Nie, to jedyny sposób. 38 sekund. Lepiej poważnie myśl o jej zniszczeniu. Mam zły humor. Masz moje słowo. Alden kieruje się do dzielnicy historycznej. Złap go, załatw go, a potem szukaj Kesslera. Będę w kontakcie. Ja cały czas mówię. A tu okazuje się, że no nie słychać, no. Ale to już koniec jest. To już końcówka. Aha. Alden przedziera się przez most. Idzie w kierunku dzielnicy historycznej. Zatrzymaj go, zanim dotrze na drugą stronę. O matko, teraz kolejny czas na kolejnego boss fighta. Będziemy walczyć z Aldenem i lecimy do dzielnicy historycznej i to będą i tam będą ostatnie 6 misji. Także spoko, my to na dzisiaj skończymy na spokojnie, myślę być. Cole, co się dzieje do cholery? Coś nie tak z twoim telefonem, rozłącza mnie za każdym razem, gdy do ciebie dzwonię. Nie mam czasu bawić się w pomoc techniczną, moja. Rozgryź to sama. Na razie. No gdzie? Tutaj. Co z tym mostem jest nie tak? Halo, no dlaczego się tak niszczą? Dlaczego się tak psuje? Nie, wyrzutniak. Albo nie. Wiem, że tam jesteś, elektryczny człowieku! Elektryczny człowieku? Jestem żarióweczką. Czerwoną żarióweczką zagłady. No i nice. Underground, leave it underground. Nie, akurat trzeba przyznać, że
ten kawałeczek to był chyba jeden z najlepszych, rzeczy, która wyszła w Assassin's Creed Syndicate. No i Linka z hakiem też była spoko. To pewnie strasznie no zniżało do małej formy i parkour sam. No i tak było przyjemnie. Jeszcze wyżej jakiś typu jest? Jest. A wy tam włazicie. Tak samo jak ja. W ogóle new trap on the phone. Co? Boko? Do you speak Polish? Nie rozumiem, ale co telefon? No telefon. Xiaomi. To jest Xiaomi, zróbcie. Xiaomi jest najlepsze. Tyle w temacie. No co za typ? Jak mnie ten typ irytuje i nie mogę go nawet trafić, bo ucieka będę. Big Shark mi tak powiedział, razem z Hans Schnee. You trap on the phone? Big Shark. Nie zatrzymasz mnie! Nikt mnie nie zatrzyma! Mogę spróbować. Czy to jest jakaś ośmiornica? Okej. Alden, zakończmy to tu i teraz. Yep. To jest ekstra wielki golem. Holding Ashley, he's got a pumpy. Hold tight in my man, he's got a frisbee. Tego chciał mój ojciec. Chciał, żebym rządził wszystkim, co widzę. Wypełni się moje przeznaczenie. Jesteś jak Kessler. Pragniesz czegoś, co nie należy do ciebie. Żaden z was nie rozumie i nie widzi prawdy. Ale ja rozumiem. Widzę wszystko. Co mam? Jak ten typek coś widzi, to nieźle, bo my go widzimy jak model z PSI dynki bez anty. Nie widać, jeszcze minus, mało. O fuck! Mało napracowania. No nie no.
Próbuję mu łapę zniszczyć. Nie, no ale ten boss wydaje się być prostszy nawet od tego golema wcześniejszego. Ała. No nie spadaj! Dętka. No ja nie, tą łapę się da zepsuć w ogóle? Tylko... O, jest! No nie, no idźcie stąd. Pająki są najgorsze na świecie, no. Z tym, przez co przeszedłem, co przetrwałem. Ty i Kessler jesteście tacy sami. No to prawda, jesteśmy źli. Masz problemy, wiesz? O kurde. Dla mnie ognia teraz nawal. Które płoną. Bum. Zabiję ciebie, tę dziwkę i twojego kumpla złodzieja. Zabiję was wszystkich. Alden chyba nie był już zagrożeniem. Nie był? Stał się starcem bredzącym o tym, jak Kessler ukradł jego dziedzictwo syna pierwotnego. Jestem to się są odkonać dziś na Twitchu. Żadne świadki, że ogień płonie. Chciał połączyć siły i zabić Kesslera. Musiał wyczuć moje wahanie, bo w tej decydującej chwili skoczył. Normalny człowiek nie przeżyłby tego upadku, ale Alden jest izolatorem. Obowiązują go inne zasady. Wszystko zbliża się ku końcowi. Moi wrogowie zebrali się tu, w dzielnicy historycznej. No już będziemy z synami pierwotnymi walczyć. Ich do może w końcu będą jakieś normalni wrogowie, a nie jakieś charykające zwierzęta. Szkoda, że jestem sam. A ciekawe, czy jak byłbym, ciekawe jak byłbym tym dobrym, czy fabuła by się inaczej się potoczyła. Zobacz, co nagranie wideo. Oh my god, so many pufas, tu skorpiony. Oj, Jan, co to? Łodzi nowy datek do WoWa i ludzie się spierają, jaka rasa wyjdzie i ktoś podał nagi, takie węże. I ktoś fajnie zgasił tego typu, ciekawe jak na węża, naciągnie spodnie albo założysz buty. Tak jakbyś na kolopy z... Dobre boko, dobre.
Może ktoś by z tobą walczył, a tak to ja chcę sam. No co zrobić, no jak nic nie zrobisz. By ustawić nagłośnienie z moją. I puścić tonę wrogów. O kurde, przecież chłopie, to bym wygiął. Wygiął też szereg broń masowego rażenia. Spierdzielam stąd. Potrzebuję apteczki, leży mnie. Skapitowali w 5 sekund. O. Nie, no to można. Ej, to nie jest taki głupiec, spróbujmy. Teraz to będzie zabawa. Skoro nie ma już Aldena, czas zająć się Kesslerem. Ale ze strategicznego punktu widzenia... Pewnie Alden wróci w drugiej części. ...do mostu zwodzonego na 19 ulicy i otwórz go. Dzięki temu będziesz miał drogę ucieczki, jeśli zrobi się gorąco. 20 sekund. Gdzie będziesz? Będę tam, jeśli mnie potrzebujesz. 5 sekund. Już to kiedyś słyszałem. Godzin wyłażenia po jednym budynku później. Ej, gdzie to ma koniec w ogóle? A, jest! Hehe, dotarłem na górę. Czy to są miny? Aha, czyli teraz musi po prostu moc zwodzony opuścić znowu. A, naładować go wystarczy. Oj. I pewnie się zatrzyma w miejscu. Bang. A nie, dobra, jednak. Opada. Nasze wspólne chwile dobiegają końca, Cole. I obawiam się, że wciąż nie jesteś gotowy na to, co nastąpi. Więc postanowiłem wszystko przyspieszyć. Jak to mówią, rozwijaj się lub giń. Zaczynamy. O, szlak. To bije i to z wiatra bije. Muszę cię wyssać. Cole, wiem jak bardzo zależy ci na Trish. Już nie jak zależy. Bardzo ją kochasz. Ale każdy z nas musi odegrać swą rolę. Nawet ona. I dlatego siedzi obok mnie. W całym mieście podłożyłem kilka bomb. Każda ma zapalnik czasowy. Jeżeli nie uda ci się rozbroić przed wybuchem choć jednej z nich, Trish zginie. Cole! Ty gnido! Włączyłem zapalnik pierwszej bomby. Masz mało czasu.
tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. O, znalazłem bombę. Czy ją muszę wyssać? No nie, znowu z tym co się muszę. No bo to ja się na pewno bić ciężko. Dzięki tobie żyją kolejne dwie osoby, Cole. Czyjś brat, siostra. Następna bomba jest uzbrojona. Tak, ja się zmienia z powoli w Attack on Titan. Bardziej mnie tutaj śmieszy albo dziwi to, że ty wiesz co jest Attack on Titan. Nie oczekuję, że to zrozumiesz. Dezen, ty oglądasz animu? Przynajmniej na razie. Jestem rozczarowany. Pewnego dnia mi podziękujesz. Jestem tego pewien. To muszę sobie... Tak. 30 sekund. To już 5 osób. 5 osób. Doczeka kolejnego wschodu słońca. Ale zastanawiam się, czy ocaliłeś ich, bo tak trzeba. Czy może dlatego, że chciałeś ochronić Trish? Wow. O, tu jest jakiś niewidzialny tip teraz. Izolator. O. Przynajmniej teraz nie musimy walczyć z halkającymi typami. Uruchomiłem zapalnik kolejnej mamy mieczyk, ale giganty już są i tyle, nie wyglądają jak dzieci z Downem. Demon też oglądał, o nie. To zdumiewające, o czym zapominamy. Czyjś zapach. To jak jego oczy ożywiają się, gdy jest szczęśliwy. Te rzeczy warto cenić, Cole. Jedynie jak oglądam to Pokémony i Dragon Ball. Dragon Balla? Nie no, to teraz zupełnie już się nie szanuje. A ci zalatorzy są naprawdę beznadziejnie łatwi.
Na pewno są lepsi od tych golemów dujnych. No, gdzie jest kolejna bomba? W ogóle nie wiesz, czy nowy sezon Tokyo Ghoul już wyszedł? A nie wiem, jak chcesz, Demciu, mogę zobaczyć, sprawdzić. Ale chyba faktycznie jest to coś zapowiedziano, albo już nawet wychodzi coś. Jeszcze 10 sekund i wszystko sprowadza się właśnie do tego. To twoja ostatnia próba. Z jednego dachu zwisa Trish, miłość twojego życia. Z drugiego zwisa 6 lekarzy. Pomyśl o tym, ile dobrego mogą zrobić. O tysiącach istnień, które uratują. Co jest ważniejsze, Cole? Życie jednostki, czy wiele istnień? Pod każdą platformę podłożone są bomby. Możesz uratować jedną, ale nie obie. Wybieraj. Ja uratuję lekarzy. Ona i tak jest mędą. Zostało 30 sekund. Mocno wtedy leciało na postaci dla 10 końca właśnie z drugiego wieku. Szkoda, że Trish musi umrzeć. To wyjątkowa kobieta. Cóż, no były jeszcze kilka manów. Kryzysu. Trzeba nauczyć się ignorować własne uczucia i zrobić coś na ogół. A nie dla jednostki. Trish! Czas zwolnił, gdy spadała Trish. Mam tyle mocy i nie mogłem nic zrobić. Na chwilę ożywiła się. Na tyle, żeby powiedzieć mi, że wstyd jej za to, czym się stałem. Że dostałem mocy od Boga i zmarnotrawiłem je, krzywdząc ludzi i myśląc tylko o sobie. Pochowałem ją w parku z innymi ludźmi, którzy zginęli po wybuchu. Kessler za to zapłaci. Znajdę tego chorego bydlaka i zabiję go. No ja oglądam, przynosi by mało co w tej leciłem, chuj nie wyszło. A zmienić poziom trudności z łatwego na średni. Raczej na odwrót, Mystus. Raczej na odwrót. Ja na średnim, ale tak mnie irytowała ta walka z tym golemem na dachu, że zmieniłem na łatwiej. Widziałem, co zafundował ci Kessler, potworność. Dalej jest tylko 12 odcinków, nie lubię. Ja też go nie lubię, dlatego... Muszę mu to na GTX się był, sobie pamiętam. Nie, on. Gdybyś mi pomógł, Trish może dożyła. Na 100% był też na Polsacie. Oglądałem. Była martwa w chwili, gdy wpadła w szpony Kesslera. Cooliko. Oszczędź mi tych wzdłuż. Nieprawda, no łatwiej mi. Nie chciałeś nadstawiać tyłka. Dobrze. Grałem wcześniej na średnim, ale mnie irytował boss. Narażać się dla jednej osoby. Więc spokojnie, przywracamy normalny poziom trudności. Ale pomogę ci się zemścić. Sieć zasilania w południowej części wyspy nigdy nie przeszła modernizacji, więc ciągle korzysta się z zewnętrznych podstacji. Włącz wszystkie trzy. I przywrócisz zasilanie w pozostałych częściach wyspy. 15 sekund. A jednocześnie zyskam nową moc. Dokładnie. Dziewięć tysięcy punktów chyba. Wypadałoby coś... zrobić, czekaj. Fłuk elektryczny. Nie chcę się robić tych misji pobocznych. Ten młot coś, mini kredycze, mini rakiety. Na. Giom. Na. Na, na, na. Na, 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 na. Zobaczmy tą ostatnią moc.
Dobra, speedem. Ale co te minetry robią? Chyba są tylko tu po to, żeby mnie denerwować. A tak, nie mogę się ścigać, bo nie ma prądu przecież. Zemsta. Zostało mi jeszcze 5 misji. Ciekawe, czy będzie później wybór moralny, czy zabić Zika, czy nie. A jestem ciekawy, w jaki sposób się fabuła zmienia. Tak, sputujemy godziny max. No to dobrze, idealnie. To się nazywa moc. Chyba muszę być na zewnątrz, żeby zadziałało. Mówisz? Dziś kończymy? Yep. A propos, Dezenku mówisz, że się jakoś zmienia. Fabuła się jakoś zmienia. W zależności od tego, czy. Przebieg fabuły się zmienia w zależności od tego, jak gramy. Czy na razie się coś zmieniło, oprócz cutscenek? No w kacynkach głównie i w telewizji wiali. A, czyli tylko w taki sposób się to rozgałęzia. Ale lepsze to niż nic. Jeszcze jest kolega. Ja chyba sobie później obejrzę na YouTubie, jak wyglądały kascenki z tej dobrej strony. O tak, z ciekawości.
Raczej nie będzie mi się chciał tym dobym grać później. Dlaczego tu wszystko musi się opierać na hitboxach? O tak, smażcie się gnoje. A, mogę sterować tą burzą. Fajnie. To się za fajną umiejętność. Cole, musimy porozmawiać. Wiem, co powiedział. Panie Iwona. Nie mam ci nic do powiedzenia, moja. Od początku mnie okłamywałaś. Nie miałam wyboru. Musiałam wzbudzić twoje współczucie, przekonać do pomocy. Kula promieni nie może wpaść w niepowołane ręce. Już trafiłam. Więc jaki był prawdziwy plan? Miałem znaleźć Johna i kulę. Zabrałabyś ich, a mnie zostawiła wilkom na pożarcie. Zrobiłabym wszystko, żeby cię stamtąd wydostać. Żegnaj, moja. Iwona. Ale już raczej nie będziemy jej słuchać. Ja, bo ja nie mam już elektryczności w sobie. Chwila. Dobra, spierdzielam stąd. Mam ile mam tych punktów doświadczenia. Odbiorę. Większa powierzchnia tajczy. Nie. Walka wężnie, grom. Zwiększa siłę jarzenia, to też jakoś tak nie specjalnie. Dobra, to też nie jest jakoś potrzebne. Ja bym chciał ten łuk elektryczny jakoś pod ekspić. Ja nie chcę mi się tych misji robić. God damn it. Stacje są stare, więc będą opornie się uruchamiać. Dobra. Musisz bronić każdej z nich w czasie uruchamiania. Tak, pokażcie, na co was stać.
25%! O fuck. Granie. Potrzeba więcej czasu, wciąż się uruchamia! Jestem bogiem piorunów, mówcie mi Raiden. Prawie naładowana. No 50% dopiero, połowa. O! Fajna ta burza piłena. Jest, 100%. Gotowe. Aha, jeszcze muszę tak... A ja... Więc co wiedziała o stację zrobić jak. 52 sekundy. Cholera, nie wiem, czy to naprawdę takie ważne? Pracuje dla innej agencji i wiedziała, że działa pod przykrywką. To oznacza, że NSA ma przeciek. Ktoś wydaje agentów. Bezpieczeństwo narodowe jest zagrożone. 29 sekund. Tak czy siak, mam to gdzieś. Nie interesuje mnie twoja przykrywka. Podpaliłem ballistic, myślę... A, zagram sobie może skrzynkę, dostanę dwa mecze. Czy ty w 100% HS. No i po co? Halo. Zagrałbyś coś normalnego. Natężony ruch wroga niedaleko ciebie. Szykuj się do walki. Jestem Raiden. No to fajnie, zaraz odpalę sobie kod online. I tam będzie jeszcze więcej cheaterów. Wciąż się uruchamia. Nigdy się nie nauczycie, pajace. Jeszcze trochę. O, akurat to się szybko ładuje, widzę. Uruchomiona! Jeszcze jedna podstacja. To czytuję w płatnej grze. Co zrobiłeś? Ja mam aż 33 online. Wierz mi lub nie. Pajac. Na czyty w grach uwazji idzie się siedzieć, tak? Bo to kranem za nosko. Lol. Zabiję cię, Kessler. Rozerwę cię na strzępy. Tak. Prawdopodobnie to zrobisz. Wprawdzie mam nadzieję, że to zrobisz. Siedzę w tym od dawna i jestem... zmęczony. Wyczerpany. Czyli chcesz, żebym cię zastąpił? O kurde. Mam być następcą jego. Kurde, i to mi się podoba. Taki zwrot akcji mi się podoba. Zdaje się, że uderzą z wielką siłą. Broń pod stacji, Cole. Jeszcze? Nie, jaka ta moc jest świetna. Wciąż się uruchamia. Dlaczego ona musi zżerać tak dużo elektryczności?
Oj, to ja lubię, kot się ustabilizował. No wiesz, fajnie byłoby jakby, nie wiem, był ustabilizowany tak, ja nie wiem, o 30. Ja to już no wiem, no. Błagać o jakieś europejskie serwery to możesz. Jak wiesz, że będą pionami, no tak. Jest fajnie. Bunkierów nie ma, jak widzisz. Potrzeba więcej czasu, wciąż się uruchamia. Jej! Dlaczego zużywa tyle elektryczności? No dobra. To jest Azja, a EU serwery są w planach podobnie już rok. No tak. To wszystko tłumaczy. Jeśli nakryją ci na czyty wojny online, to możesz dostać wyrok więzienia. Lol. Wiesz. Jeździłbym się, gdyby tak było w Korei, bo w Korei esport jest uwalniem traktowany poważnie. To IO jak jakąś cholerną krowę zamienia jej kontrolującą umysły smołę w trujący gaz. 41 sekund. Ci dwaj psychole są dla siebie stworzeni. Tak, są poprani. Wierz mi, że doskonale o tym wiem, ale jeżeli Kesslerowi uda się spryskać miasto tą toksyną, będzie mógł kierować każdą mieszkającą tu osobą. I wyślę ich przeciw tobie. 18 sekund. Historia mojego życia. Wydaje mi się, że spróbuję rozpylić gaz za pomocą balonów. Idź do budynku Niebieski Kanion. Dobra, to idziemy ratować siebie. Postaram się jedną z największych sił w tym mieście. Inżynierów właśnie przeciągnęło linię zasilającą. A w sumie bym zagrał sobie w prototypa trójeczkę. To ułatwić działanie. Nie wiem, takiego prototypa trójkę to kurde, chciałbym. Nie wiem, nie wiecie, czy uśmiecili tą markę prototype, czy po prostu coś się z nią stało. Tak po prostu nic nie słychać. W sensie bym sobie w prototype jakiegoś zagrał. Jedynka była fajna, dwójka była też nawet spoko. Także no... W Japonii nie, w Korei i Chinach tak. Czyli w Korei jednak z Koreą miałem rację. Idę slow-mo. No i tak powinno być, że ma nie nawet w EU bez kropki. Tak, widzę go. W dwójce jeszcze, no tak. Toksynę, zmieniając ludzi w szaleńców. Żeby to powstrzymać, musisz zniszczyć krążącą wokół nich sondę. Potem wymyślimy, jak zniszczyć osłonę balonu. Po zniszczeniu osłony skocz na platformę i odczep ją od balonu. Bez balastu po prostu odpłynie. 46 sekund. Potem ruszymy za Kesslerem. Wszystko w swoim czasie, Kol. Ale serio, wyobraźcie sobie, czy też w grach MMO FPS Mystic Tech Online, kara więzienia lub grzywna. Studio prototypy zostały związane przez Activision, czyli jednak Activision ukatrupiło prototype. Ale mimo wszystko marka prototype należy do Activision, więc no, mogą wskrzesić tą markę, ale już od innego studia. O kurde. Torpedami do mnie nawalają. Ej, gdzie jest ten dron? To jest dron kosmitów chyba. Ja mam na to wyskoczyć, czy co? Bo na mnie słuchałem typa. Mówił coś o zdjęciu osłony.
A chwila, może te dzyndzle. O nie, tym dzyndzli się nie da. A mam pomysł w sumie. Salam alaikum! O, czyli to są miny, żeby mnie wkurzać. O nie, zamienia mnie to w zombie. Wyjdź z chmury gazu. Gaz mąci wszystkim w głowach. Przykro mi, słońce. Nie udało mi się nad nimi zapanować. Nie chcieli słuchać. Nie złość się na mnie. Obiecuję, że ci to wynagrodzę. Liczę na to. Dajcie mi ten kawałeczek. Chwila. Część ludzi pracuje nad Call of Duty, a część nad Destiny 2, no tak. Activision wie. Activision wie. Co robię ze swoimi studiami. Z gameplay bez żadnej szmat cheaters. Dron wojskowy z torpedami w locie. Zajdzie ten podniebno-wodno dron z torpedami. Będę płakał na siłowni. Buty za 720, które się nie da wyczyścić. Ja, chociaż demon. Jesteś debil. Ty jesteś debil. Zdaje się, że tarcza odnawia się mniej więcej co minutę. Kiedy ją wyłączysz, musisz działać szybko. Cóż, jak ja mam wyłączyć tą tarczę? Halo. Dobra, czyli nie mogę wejść do tego, bo jak jest tarcza. No, typu, ty jesteś debil. Jesteś debil. No Leon, to debil. Demon to za niedługo będzie nas kierować na buty, a nie na Lambo. Kup buty jakieś za 30 klocków. Nie ma takiej, ja pewnie już by chciał. Potrzebuję jakiegoś wysoki, jakiś wysoki budynek, no. Może tak jakoś skoczę. No! Tak, muszę poczekać, jeszcze osłona zniknie. Nie, coś trafi, to jest tak głupie. Jakieś tyczowiany widział za 30 banek. Jan boskie, wy nie macie z tymi pieniędzmi, jeżeli człowiek płaci buty? Za bug jeden wie ile pieniędzy? Co za typy. Tak mi nie patrzy na buty. Tylko jacyś
jakieś butofile chyba. Ja? No leć, małysz, leć. Dobra, i co mam to zrobić? Odbiło ci. Zginiesz, jeśli twoje pioruny zapalą wodór w balonie. To co ja mam zrobić? Tak w ogóle nie słuchałem. No ale co ja mam zrobić? A, odłączyć platformę. Dobra. Niedaleko ciebie jest następny balon. Idź tam, zanim wyłudnie się spod kontroli. Nie no, najgorszy dżonek jest na nas. Jezus. Zabuciarze. Nie wiedziałem, co się stanie, Strich. Przysięgam. Jesteś tam? Powiedz coś, stary. Chyba jestem ostatnią osobą, z którą chciałbyś rozmawiać. Jest mi naprawdę przykro. No jesteś bucem. Tak jak zaplanowałem. Gdzie ten balon? O, widzę balon. Zombie dziwne ludzie mnie atakują. Jezus, ale z was durni buciarze. Powinniście by jedną być z tych jednych trzech frakcji. Ludzie ziemi, żniwiarze, pierwotni i buciarze. I wszyscy te, no. No wyjdźmy. Au. Tak, tak. O, w ogóle słyszę gdzieś drona. I oto on. Gdzie on jest? Niech tu przyleci, czy coś. Dobra, gdzie? O, tu jest piątownica. Fajnie. Poczuwałem właśnie elektryczności. I tyle. Dobrze, że ja idę sklepu to po buty. No wololo, kurde.
I leci wysoko. Okej, to spowolni rozprzestrzenianie się gazu w tej dzielnicy. Kessler ma jeszcze dwa balony w neonie. Musiał dokumentnie osuszyć Saszę, żeby zebrać taką ilość toksyny. Dlaczego mnie nie słucha? Cholerny Kessler. Ale dasz mu nauczkę. Tak, ukażesz go za to, co mi zrobił. Podniecanie myśl o usmażeniu go prądem. I tak cię zabiję. Matko boska, głupi z was buciarze. Ale z was buciarze. Te buty wyglądają, jakbym miał w nich gotować obiad. O, chcę zobaczyć te buty, w których się gotuje obiad. Wiem, że jesteś zły, ale to jest ważniejsze niż ty. Ważniejsze od nas wszystkich. Los kraju, a może całego świata. Zależy od... Zobaczyć buty, które wyglądają, jak się gotuje w nich obiad. Jezus. Jakie te buty są obrzydliwe. Serio, ktoś chodzi w takich butach? Ja pierdzielę, tam prawda. Od tego, co się stanie z kulą promieni. Bo teraz już mnie nie zdziwi, co jak... Pomyśl, co by się że stało, ludzie chodzą w tych ubraniach, które pokazują na pokazach mody. Kula promieni nie jest bronią masowej zagłady. To broń zagłady ostatecznej. Musisz ją znaleźć i mi oddać. Mogą ją zamknąć i dopilnować, żeby nikt jej nie dostał. Umowa jest nieważna moja. Znajdź sobie innego sługusa. Halo, au, 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 au. Aj, tu są... Dobra. Przynajmniej już wieżyczki nie ma. To za nowy Rainbow Six napina się z Jasonem. Bo nie fajnie lore jest jego powiedziane. Jason? W Rainbow Sixie? Rainbow Six, Landscape, to... Okej, to teraz całkowicie już nie szanuję. Widać if. Jaki if? Opal sobie WoWa. Graj WoWa jak normalny człowiek i grinduj na zabijaniu mobków. Nie no, do if to nic nie mam. Nawet szacunku. Dobra, tu gdzieś jest ten, okej, jest. Gdzie jest dron? W ogóle masz WoWa? Na. Jeszcze mam godność człowieka. No, fuck, izolatorzy naprawdę. Nie no, zakaję ci wyssam, no gościu. Ci podbiłem do upyska jaką ty obrony czelnych. Ale czelnych to ty szanuj. Będę no to faktycznie poważna sprawa. Jak tam Black Desert powiedziałem, że grałeś? Stworzyłem postać. Stworzyłem... Już nie wiem ile czasu tworzyłem postać. Ma przez 2 godziny? Ale grać nie grałem.
Ale ty masz 3 godziny w grze. A, to wiesz dlaczego? Bo idlowałem sobie karty. Nie grałem, ale idlowałem karty. O, lipko! Nie mogę strzelać. To odleż jeszcze, głupi balonie. Leżesz. Bo nie mogę nic zrobić, i zupełnie nic nie mogę zrobić. Dobra. Zobaczmy, o tu jest dobra, turret. No. Nie ma turretów, można ścigać balona. A w ogóle, że szkolowo MSK nie dostanie fajnie gierek. Nie no, Landscape to ja szanuję. Ja nie szanuję na przykład takiego demona, który szkaluje ten Landscape'a. Także no. Jaki demon jest dziwny. Chyba powinniśmy przejść do ofensywy. Nafaszerowałem stary policyjny śmigłowiec ze sprzętem podsłuchowym. Powinien zaprowadzić nas do kuli promieni. 43 sekundy. Myślisz, że zadziała? Miesiącami śledziłem Kesslera, kopiowałem jego notatki. Dzięki sprzętowi z tego śmigłowca i twojej sile ognia na pewno znajdziemy kulę. Spotkajmy się przy starym budynku Ashforda w dzielnicy historycznej. 16 sekund. Już idę. Mogę się kogoś, nie wiem, teleportnąć? No tak, tutaj nie ma szybkich podróży. No to idziemy na piechtaka, no. To mi zawraca dupę, nie giem w paba. A, Femo mi zawraca dupę. Nadaję do was na żywo. Mamy coraz więcej informacji o cholernych faszystach i ich oddziałach. Zapewne już niedługo... Hej, przestań, co robisz? Trzymaj się z dala! Zrobiłem, co kazałeś! Powiedziałem wszystkim, co chciałeś! Hej, przestań, obiecał! No, w końcu go załatwili. To wpisz sobie Google, to ci wyślę. Zadam jedno bardzo proste. Tobie się to podoba? Ale Femo, o co ci tam chodziło? O, Jany, no dobra. O, fuck. Haha. Oszukałem system. Wow. Opuszczasz mnie. A chwila. Twardy, ty dostał kulkę, robi jeszcze, musiał dokończyć zdanie za język. Co nie? O, tutaj wybuchła ta bomba. Ta, ile tu jest odłamków? Ja idę sobie pozbierać. A nie, to nie są odłamki. To nie są odłamki, niestety. O! Już tu jestem? Szybko. Myślałem, że będę się jeszcze ciągnął 2 lata. A ja jestem już.
Matko Boska. Demon, kup sobie coś normalnego z butów. Butofilu. Wiesz, wydałbyś własną matkę za buty. Ja się dzieje. Ja kupuję sobie raz na 2 lata jedne buty za 120 zł i wychodzę, no. Ewentualnie raz na jakiś czas przekupuję sobie buty do garnituru. Ale to już raz na 10 lat. Tutaj mikrofon taki, o, o. Widzisz, przydałbyś jedne buty, już miałbyś mikrofon od Razera czy coś. Te demony, te demony. Nieźle to przygotowałeś. Kessler umieścił na każdej wyspie ruchome urządzenie zakłócające, wyposażone w maskowanie. Ukrywają częstotliwość emitowaną przez kulę promieni, dlatego nikt nie może jej znaleźć. Talerze na dole platformy mają znaleźć urządzenia zakłócające. Kiedy je znajdę, podam ci ich położenie. Zniszczysz je po kolei. A tak przy okazji, Cole, nie schodź z platformy, dopóki ci nie powiem. Musimy zgrać to w czasie. Jeśli popełnimy choć jeden błąd, Kester przeniesie urządzenia zakłócające i zostaniemy z niczym. Zrozumiałem. Kiedy szukam urządzenia zakłócającego, musimy być blisko ziemi, więc uważaj na nasze plecy. Kiedy namierzę urządzenie, będziemy mogli przyspieszyć. Nie martw się. Zajmę się każdym, kto wejdzie mi w drogę. Kto mi ten pisuje? Nikt mi nie pisuje. Chyba za chwilę dedniemy. Jest jakiś quick save czy coś? Bo z chwilę, no, tak wybuchniemy. Wystawię go do kieszeni jakiegoś jezera i podłącz o tyle, jak zadzwoni, gadaj przez mikrofon. Tak? No, to living to powiedział chyba. Ej, cześć. Kolego. Dobra. A, i załatwił mnie. Wysłaj go wódkę na nasze. Ile macie na godzinę u siebie, bocie? My, jako że nie studujemy, dostajemy w tygodniu 11 z hakiem, czyli mniej więcej 11,50 godzin za godzinę na rękę.
a w weekend 13,50. No jak jeszcze robisz nocki, to dostajesz no chyba tam 50% jeszcze więcej. Pamiętam, jak wyrobiłem kiedyś nockę 12 godzin tu w weekend i miałem ponad 200 za tą nockę. Boska. Jak dostaje? To kurde głupie drony latające, niewidzialne no. Dobra, nie byłem ciekaw, obok ten dostanie podwyżkę na łapy, mam 15, nocka 16. Nieźle, a w weekendy dostajesz jakoś więcej, czy...? Co się stało? No, gdzieś tutaj jest coś. Wow! To już wiem, co tu jest. Niewidzialny typ. Energii. Masz na myśli to? Czy masz na myśli Wombo Combo? Zająłem się zakłócaczem. Wracaj tutaj, żebyśmy mogli poszukać następnego. Stała stawka wycofuje dwie soboty tylko w miesiącu. Ale i tak słabo, na 6 znajomych dostaje 19. Nie no, oczywiście, że wiesz co, to jest oczywiste, że szef zarabia więcej. Znalazłem następne urządzenie zakłócające, ruszam w jego stronę. Pewnie o tym nie wiesz, ale ścigałem cię w dniu wybuchu. Próbowałem uniemożliwić ci otwarcie paczki. Gdybym zjawił się minutę wcześniej, nie byłoby nas tutaj. Co się stało? Zgubiłeś mnie na czerwonym świetle. Niesamowite. Jedno czerwone światło i zobacz, co się stało. W ogóle nic za faza jest, ja znowu o co chodzi, Boko? Faza jaka, co uklałeś się? Jak chcesz się wydostać z miasta? Nie mam pojęcia. Cóż, lepiej coś wymyśl. Chyba nie wydaje ci się, że puszczą wolno kogoś tak potężnego jak ty.
Doceniam twoją troskę, ale naprawdę się tym nie przejmuję. Powinieneś się przejmować i to bardzo. Myślisz, że nie spróbują odtworzyć kuli promieni? Dałem im kopię każdego szkicu, który wpadł mi w ręce. Nawet jeśli im się nie uda, nadal będą mieć ciebie, osobistą broń masowego rażenia. Podejrzewam, że złapią cię i zamkną. Będą cię wypuszczać tylko, gdy będą chcieli kogoś załatwić. Przynajmniej na coś się przydam. Znajdź to urządzenie. Bo dziewczyna dostanie w tym tygodniu z ośrodka receptę na olej z marihuany w celach leczenia. Czyli mówi, że ty też zachorujesz nagle i nagle też będziesz potrzebował. No nie, te dyony. Nie lubię tych dyonów. Czy tak leczenia bólu? Ciekawe, czy to na dobre. Bo nie ma, wiemy jeszcze po ile to będzie chodzić. Nie, bo dla mnie to śmierdzi. Do naszego zapachu. Zapachu marihuany czy śmierdzących ludzi? Muszę się podładować. No i znowu wielki niewidzialny typ, nawet dwóch wielkich niewidzialnych typów. Fajna faza jest na Lenoclis, która jeby. W temacie to ja pewnie dwa razy i było spoko, jeby, ale dobry. Ale wy jesteście dziwni. Znajdźcie życie. Mam w kartki żywy. Zostało jeszcze jedno miejsce. Dobra, lecimy. O kurde, Gigantus Extremus. Kolejny gigant. Gościu, leć mi wyżej. No i pojawi się inny wielgach. Inny gościu, na pewno. Zawsze jest ich trzech. Nie jeden, nie dwóch, nie trzech, ale trzech. Zawsze jest ich trzech.
spokój, Cole. Wiem, że tam jesteś. Odbierz. Nie mam ci nic do powiedzenia, Zeke. Jeśli o mnie chodzi, to zabiłeś Trish. Gdybyś nie uciekł z Kesslerem, ona wciąż by żyła, a nas nie byłoby w tym cholernym mieście. Co mam powiedzieć? Że jest mi przykro? Nie musisz nic mówić. Chcę, żebyś zniknął. Bo jeśli cię znajdę, będzie nieciekawie. Już? Ostatnie urządzenie zakłócające jest gdzieś w garażu, ale nie mogę go dokładnie namierzyć. Musisz tam iść i je znaleźć. Nie wiem, kto strzela, ktoś strzela, no. Kto strzela? O, jest John. Tu już stanęło. Ostatnie urządzenie zakłócające jest gdzieś w garażu, ale nie mogę go dokładnie namierzyć. Musisz tam iść i je znaleźć. Ja dbam o... Boga, co po tej Infamousie? Ej, nie obierzaj, ten Infamous jest fajnie. Przecież Infamous. A w piątek idę pić alkoholik. Ty, alkoholiku. Co będzie, to się jeszcze zobaczy. Może dwójka. Dwójka Infamous na pewno będzie. To kiedy? To się jeszcze okaże. Gdzie te Diony? Tu są, ja ciężak, one... Dobra, jeden na pewno załatwiony. Jeszcze jeden jest tutaj. O, o, mam cię. O, jest niewidzialny typ. I się zastanawiałem, gdzie on jest. Ktoś tu jeszcze jest i go nie widzę. A, już wiem. No, cześć. Polowanie kule. Twoja karma się nie zmieniła. Ja piję nie sam. Muszę wziąć tym lepiej z tym Infamousem, bo jest krótszy. No i tak jak Infamous wydaje się być świetki. Władza, psiłam w leksiu. Znowu.
W sumie nie wiem, ile jeszcze misji zostało, ale jakieś, myślę, że tak dwie, trzy. A ty, gościu, co tak się... Okej... Zaczynasz się robić psycholem. No nie mówcie, że teraz drony teraz tu będą latać. Tyle są irytujące. Daleko do mnie? O rany. No weź na to, wyjdź ty! Głupia mylepeto. No, no, idź. Pięknie. Gratuluję, udało ci się wejść tam. Sprawdzałem teraz, ile został uzgodnień do końca gry. 12 level masz. O! Czyli niedaleko mam do końca gry. Co infinita to 21 dzień jest ostatnim. Czyli 3 misje. Słuchaj, że potem to jest sama końcówka. Czy w ogóle która godzina już? Nie, 21. Dobra, nie jest to aż tak daleko. Kim tyłup tym uciekła? Kot to nie MMO, FPS MMO DDC na przykład. Co? Na własne życzenie. O, to już tutaj. Koniec drogi. Początek misji. Czyli co, to już koniec? Trzyma kulę promieni w starym budynku egzaminer. Będzie trudno się tam dostać. 78 sekund. Więc jaki jest plan? Pod śmigłowcem zamocowałem zbiornik z fentanylem. Po
powinien unieszkodliwić wszystkich w budynku. Niestety Kessler umieścił działka przeciwlotnicze na sąsiednich budynkach. Jezu, niewidzialne drony w działka. Co to jest, druga wojna światowa? Ja zdejmę działka, ty zakazujesz drania, potem wchodzimy po kule? Dokładnie. Dokładnie. Świetnie. Mamy tylko jedno podejście. Idź i zniszcz te działka. Okej. Widzisz te odrzutowce, Cole? Atakują cele w całym mieście. Przygotowują teren do inwazji lądowej. Ostrzegałam cię, że dojdzie do eskalacji, jeśli stracę kontrolę. Nie powinieneś był zrywać naszej umowy. Nie zwalisz tego na mnie, moja. Już to zrobiłam. No i zwaliło na mnie. Menda. Najpierw wieżyczki dolne. Ej, znikli. Ich tu nie ma. O, jest. Ta-da! Jestem bogiem piorunu. Mówcie mi, Leiden. Nie dolecę na dach, ale dolecieć gdzieś dolecę. A co się uwielbiamy bawi? No wyskakuj! Tylko z naszej racji jest racjejsza od twojej racji. No ty nie masz mikrofonu, więc prawa głosu też nie.
Ale o czym w ogóle gadacie? Coś tam, jakoś nie czytam czego... Nie czytam tego, co wy tam pisujecie. Ale domyślam się, że kłócicie się o to, czy kod jest MMO. Przecież kod nie jest MMO. To jest multiplayerowym FPS-em. Dawać ołowiem. Jak mogę co najwyżej piorunami. Jezus. Nie. Uciekają! Podbierz się! Nawet Wozgen dobrze mówi. Jeśli ja dobrze mówię, to wiedzcie, że coś się dzieje. Ja nigdy dobrze nie mówię. I się zawsze mylę. Zawsze staję przy moim błędnym zdaniem. Wejdź tam. Ale tu nie ma żadnych przewodów. Zmieni się te przewody, co? Już, panie, idę. No nie w tą stronę. Cholera, jasno! Dalej, Cole, ruszaj się! Dawaj ołowiem! Jakim ołowiem? O czym ty typu mówisz? Jest jakiś... No, chyba was popierdzieliło. Zbliża się łódź. Pewnie spróbują wykorzystać to, że woda może cię zabić. Wszędzie cieknie paliwo. Musisz nas dogonić, albo znowu stracimy kulę. Strogi. No i cholera, jasno. No strzelaj, strzelaj. Wiesz, że uzupełniasz tak tylko moją moc?
Infamous Tactical Third Person Shooter. Lecę na oparach, muszę lądować. Chodź tutaj i zatrzymaj ich. Pójdę za tobą na piechotę, gdy tylko będę mógł. No ja... Infamous... To jest Infamous. Te drony to jest takie zło. Piszą. Będziemy wątpliwie, to jest przedostatnia misja. No, spoko. Ledwo, to nie Infamous, to Infamous. Nie, to jest Infamous. Już tak nam Google Translator powiedział. Więc, a najwyżej Infant. Irytujecie mnie, irytujecie mnie. Ich łódź będzie tu za parę minut, pośpiesz się. No, zamknij się najlepiej, typu. Te cholerne drony to jest takie zło. Jeszcze jeden dron. Famous. No tak. Czyli powinno być. Dokładnie to powinno być Infamous. Czy Infamous. Nieważne. Ale według Google Translatora mówi się Infamous. Także to jest Infamous. Co, teraz będzie boss, czy co? Właśnie, w ogóle tam zlatać, że się Infamous. A nie Infamous? Infamous, no. Wiesz, raz miałem ją w rękach. Kessler kazał mi ją podtrzymać, no, i sprawdzał jakieś kable podczas testu. Czułem, jak pulsuje, jakby coś było w środku i próbowało się wydostać. To coś złego. I wszyscy chcą to mieć. Twój piorun powinien zniszczyć powłokę ochronną. Potem możemy wysadzić kulę. Ile istnień zniszczyła i zepsuła ta rzecz. Nie mogę ryzykować, że wpadnie w niepowołane ręce. Ale kiedyś dała mi moce. Jeśli użyję jej jeszcze raz, może stanę się dwa razy potężniejszy. A wtedy nikt nie śmie rzucić mi wyzwania.
Drogi czacie, co robimy? Niszczymy kulę promieni, czy ją uruchomimy? Ale Femu... właśnie nie mam co robić. To oglądam Liberals Freak Out. No ale ja wam udowodnię, że jest infamous. 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 Odejdź od kulipio mieli. No niestety nie ma takiej opcji. Nie wiem. Niby kusi, żebym uchomić, ale... Zniszczyłbym. No zobaczcie, in... Infamous. Dobra, nie. Jednak... jednak to jest infamous, dobra. Mój błąd. Infamous. Nie wiem dlaczego, ale słyszałem Także no, musimy pod sam koniec MGS-owego infamous zmienić nazwę w grze na infamous. Bo to jest infamous. Widzicie, ja się ciągle mylę. Wszystkie zakończenie jest złe, wybierz je. Infamous. Dobra, czyli co, bierzemy kulę promieni? Czy niszczymy ją? Wybierz, znaczy właśnie nie ma pokazanego, które jest złe zakończenie. Właśnie nie ma pokazanego, które jest złe. Bo wiesz, możemy zniszczyć kulę promieni, a okaże się, że ta kula promieni wybuchnie i zniszczy całe miasto, więc to będzie złe zakończenie. Ale z drugiej strony możemy uruchomić kulę promieni, które da nam super moce i będzie też złe, a w sumie będzie dobre dla nas. Mała rzecz, a tak dużo zmienia. A save, no tak niespecjalnie się da. A wiecie, bierzemy. Podniosłem kulę promieni i natychmiast poczułem, jak mnie wysysa, buczy i strzela iskrami rosnącej mocy. Gdy ją aktywuję, myślę o Trish, o tym, jak zginęła. I przysięgam sobie, że nie dopuszczę, żeby coś takiego kiedykolwiek się powtórzyło. Potem wyrwał mi ją John, mówiąc, że jestem szalony, krzycząc. Ale było za późno. Kula w promieniu otworzyła się, tworząc wir energii, który rozerwał Johna na strzępy. I uciekam. John i kula promieni zniknęli. Rozpadli się w pył. Ale mam to, czego chciałem. No. Tak, to wspaniałe uczucie. Jestem całkowicie niesławny. Dobra. Co to jeszcze mogę sobie zrobić? Złomam. To łuk elektryczny jest fajny, no ale muszę tę misję robić, a nie chcę robić. Nie chcę mi się ich robić. Także moc nie, grom byłby spoko. Walka wewnętrzna niespecjalnie. Tarcza też nie. Burza pirenów nie mogę. No to grom, no. Truly infamous. Jestem najbardziej infamous z infamous. Dobrze, że chciałeś jej powtórnie. Patrz, jakie pi... to, co się stanie. Może jeszcze nie jesteś stracony. Przez długi czas chciałem jakie... tylko wydostać się z tego patrzcie miasta, na te... zostawić się, żeby zgniło. Ale patrząc na kulę promieni, zdałem sobie sprawę, że nie mam powodów odchodzić. Teraz to moje miasto. Kontroluję każdy jego centymetr i nikt nie może mi się postawić. Tak. Chyba już czas. Spotkajmy się przy budynku Statona. Ale pociągi te, które są teraz dobre. Jak to ładnie, jak to super wygląda. O. Jestem teraz czystym złem.
Just one hit, one kill. Ja jestem takim koksem, o ja. Od tego się tu wszystko zaczęło. Ostatnia misja. Pewnie final boss będzie teraz. Jesteśmy w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Bałem się, że nie przeżyjesz wybuchu. Ale nic się nie stało. A było nawet lepiej. Teraz pamiętam twój głos. Byłeś tam po wybuchu bomby. Zawsze tam byłem, Cole. Przez całe twoje życie. O! Oprzesadzało mnie. O i teraz co, walczymy? WTF, jak... Ale jak ja mam z nim wygrać? Przecież on mnie na hitę ściąga. Niech zapłaci za to, co mi zrobił. Zabij go! No i w zasadzie dlaczego walczymy? Własna matka się ciebie wstydzi. Okłamuje ludzi i mówi im, że jesteś nauczycielem. Nikt nie szanuje pomerowego gońca. Naprawdę? Że mnie na hita ściągnął. Dokąd się wybierasz? Nie no, bez jaj, halo, to jest oszukane. Jak w Dark Soulsie muszę cały czas przewroty robić. Tym razem się nie wywiniesz, Kessler. Jezu. Jesteś słaby. Jesteś porażką. Wszystko na nic. Ej, naprawdę tego się nie dało zrobić. Twoja sprawa, gruba się. Gruba się. Nie. Razem nikt cię nie uratuje. Nie będziesz tak elokwentny, gdy moja noga znajdzie się w twojej dupie. Co za echa mnie atakowały?
tylko na tyle cię stać. No i no nie, drony stworzyłeś naprawdę. Drony. Koleś. Twój staruszek nosił w portfelu zdjęcie Trish. Mówił ludziom, że to córka, której nigdy nie miał. Wiedziałeś o tym? Nie mógł się doczekać waszego ślubu. Ty zepsuty sukinsyno. Cierpię. Czuję to. Tak bardzo cię kocham. Ale kim ty jesteś? Zniszczony. Ej, przecież zniszczyłem go. Patrzcie na te błyskawice. Są błyskawice prawdziwego zła. Nice. Infamous ukończony. Spojrzałem na Kesslera, napawając się zwycięstwem. I wtedy usłyszałem jego szept. Trish, kocham cię, proszę, wybacz mi. Wtedy rzucił się na mnie, wbił mi palce w twarz. Zacząłem wszystko rozumieć, gdy tajemnice Kesslera zaczęły przebiegać mi przez głowę. Ujrzałem jego Nemezis, bestię pragnącą unicestwić wszelkie życie. To jest to! W tych początkowych dniach Kessler mógł użyć swej mocy, żeby to powstrzymać, ale zamiast tego uciekł z rodziną, zostawił innych na pastwę losu. Ścigani latami, Kessler i jego rodzina patrzyli, jak reszta świata zamienia się w piekło. Wtedy było za późno. Za późno na walkę. Za późno, żeby kogoś uratować. W chwili porażki i gniewu użył swej najnowszej i najniebezpieczniejszej mocy. Cofnął się w czasie. Próbując zmienić historię, Kessler przejął dowodzenie nad synami pierworodnymi i przyspieszył pracę nad kulą promienną. No i to się za... Spędził dziesięciolecia nad planowaniem wybuchu, przygotowaniem kwarantanny i znalezieniem mnie. Tym, co napędzało Kesslera, jedyną rzeczą łączącą go z przeszłością, było jego ślubne zdjęcie. Tego dnia ożenił się z Trish, a jego drużbą był Zeke. Zagotowało mi się w głowie. Nie umiałem zaakceptować faktu, że Kessler i ja to ta sama osoba. Że cofnął się w czasie, żeby zrobić ze mnie zbawcę, którym sam nie został. Posunął się nawet do zabicia kobiety, którą kochał, którą ja kochałem. Żebym nie był związany emocjonalnie. Nie. Kessler chciał, żebym był silny, bezwzględny. Tylko wtedy, walcząc z bestią, mógłbym podjąć najtrudniejsze decyzje dla dobra ogółu. Potem Kessler upadł martwy. Jego ostatnia wiadomość, moja ostatnia wiadomość, odbiła się echem w moim mózgu. Po raz ostatni na siebie spojrzałem, na przyszłego siebie i odwróciłem się, kipiąc gniewem. Nienawidzę Kesslera, ale będę gotów, gdy nadejdzie czas. Ja pierdziu. Mega. Wow. 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 Głowa mała. Głowa mała. To się nazywa zakończenie. Jaki plot twist. Wow. To było dobre. To było dobre. Niech teraz jaki chudy, to było dobre. Nice. Także Infamous ukończyliśmy, super, ta gra jest naprawdę przyzwoita, to trzeba przyznać. Jest przyzwoita, solidna, ja powiedzmy to powinien powyższać. Ej no, ale te taki, wiesz, motyw podróżcza, jeśli jest dobrze zrobiony, to dobrze wychodzi. Nie wszystko, co ma podróżę w czasie, jest złe. Także Infamous ukończyliśmy, nieźle.
Nie było o tym w ogóle mowy w grze, a tu nagle BUM! O, właśnie o to chodziło, że było takie BUM! To jest świetnie wyszło. Świetnie wyszło. Niech sobie napisy lecą, a my w międzyczasie przejdziemy na ekran MGSLA. Infamous! Ukończyliśmy. Ukończyliśmy w czasie 10 godzin. O kurde. A przecież my to zaczęliśmy chyba niespełna tydzień temu. Okej. Okay. Chyba najszybciej ukończona gra na MGSM, z tych dłuższych. No i przyzwoite 8 na 10 temu tytułowi, bo gra była naprawdę przyzwoita. Gra była naprawdę przyzwoita. Albo... No, nie będzie 8 na 10. Niech będzie 8 na 10. Gra była naprawdę przyzwoita, to trzeba przyznać. Zrobiło wrażenie, zrobiło to na mnie wrażenie. Naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie. W sumie z ciekawości zobaczę jeszcze inne zakończenia. Ja bym dał 7,5. Ten sztuczny plot mi na siłę. Chciałbym, że taki na siłę, no pewnie, bo mi się podobał. Tym bardziej, że w sumie jakby nie patrzeć, to wszystko się na to zapowiadało. Wszystko się na to zapowiadało, no. Czy może nie wszystko, ale no faktycznie były tam takie drobne, ukryte smaczki, które nam mówiły, że coś takiego może się wydarzyć. Czyli, że skoro będzie Kessler im moc przekazania wspomnieć, to mogą też jakoś do uniwersum coś podróżę w czasie. Nie, naprawdę niezłe, niezłe. Zobaczę jeszcze z ciekawości to drugie zakończenie. Ale nie, Infamous. Infamous. Naprawdę, tytuł świetny. Świetny, świetny, choć nieperfekcyjny. O, to jeszcze nie kurs. Przeze mnie Empire City stało się pustkowie. Nice, jeszcze coś jest. Został się kamień na kamieniu. Nie da się go odbudować. Kessler sądził, że szykuje mnie do walki z jakąś bestią, że wykorzystam moje moce, by uczynić większe dobro. Co za idiota. Te moce nadają się tylko do jednego. Dzięki nim mogę brać, co zechcę i kiedy zechcę. Tam, gdzie nie ma prawa, silni biorą co chcą, a słabi zostają ich niewolnikami i zabawkami. A nie ma silniejszego ode mnie. Infamous. Ale naprawdę świetny. To naprawdę świetny. To jest koniec. A te pioruny, jakie one są dobre. Ukończyłeś go Infamous. Możesz też dopowolnie przemieszczać się po Empire City, zbierać odłamki, typu dokończyć. Możesz także spełniać swoje siły na wyższym poziomie tutaj lub po drugiej stronie karmy. A ja dobra. Zapiszę sobie tak, od tak po prostu. I naprawdę, nieźle, nieźle. Infamous, bardzo dobry tytuł. To muszę przyznać. Przyjemnie mi się grało od początku do końca. Może nie było to jakieś super zbudowane, ale przyjemne, bardzo przyjemnie się grało. Także Infamous ukończone. Teraz spotkę wyciągnąć. Tyle widzieli z Infamousa. Pyk. Infamous. Do pudełeczka pierwsze. Pyk. Pyk. No i to tyle.
Choć w sumie mogę jeszcze zobaczyć. A. Chwila. Cholipka, ten. No, cholipka. Przełóż mi na ten monitor na HDMI to. Tak, włącz. Infamous ukończony. Nice. Tytuł naprawdę dobry. Zobacz sobie jeszcze to drugie zakończenie. Naciskam. A nie chcę słuchać jakiejś kobity. Albo w sumie. Zobaczymy. Koniec streama? Prawdopodobnie. Dobra, posłamy jak ta kobita gra. W sumie to się niewiele różni. Kessler przejął dowodzenie nad synami pierworodnicza, nad tym, co napędzało Kesslera. Jedyną tego dnia ożenił się z Trish, a jego drużbą był Zeke. Zagotowało mi się w głowie. Nie umiałem zaakceptować faktu, że Kessler i ja to ta sama osoba, że cofnął się w czasie, żeby zrobić ze mnie zbawcę, którym sam nie został. Posunął się nawet do zabicia kobiety, którą kochał, którą ja kochałem. Żebym nie był związany emocjonalnie. Nie. Kessler chciał, żebym był silny, bezwzględny. Tylko wtedy, walcząc z bestią, mógłbym podjąć najtrudniejsze decyzje dla dobra ogółu. Potem Kessler upadł martwy. Jego ostatnia wiadomość. Moja ostatnia wiadomość. Jest ten kapłan, jak się już nie pewnie, chyba tak. Cieszę się, że seria wam się podobała, bo dobra, czekaliście ze mną. Nie wyłączajcie filmu, bo na koniec napisów czeka was jeszcze coś fajnego. Damy to wszystko, trzymajcie się i cześć. Sądziłem, że to będzie koniec, że pozbywając się Kesslera i kuli promieni wrócę do normalnego życia. Lecz teraz wiem, że to moje życie, że nie ma dla mnie powrotu, że dar w postaci tych mocy będzie moim ciężarem aż do śmierci. Mieszkający tu ludzie kochają mnie, ale jak długo to potrwa? Co się stanie, gdy w końcu zabraknie mnie gdzieś, gdzie powinienem być? Nawet nie wiem, komu mogę ufać. Moja wciąż jest w pobliżu i Bóg jeden wie, co planuje. A Zeke, nie wiem, co o nim myśleć. Nigdy nie byłem bardziej samotny. Czyli w sumie to zakończenie było najgorszym z możliwych. Najgorszym możliwym i to zakończenie, które ja wybrałem, które dostałem, było jedynym słusznym. Także spoko.